Hej, z tej strony Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na film z Łodzi. Zaczynamy dzień w Łodzi. Jest ze mną mój mąż Maciej. Hello! Oraz uwaga, niespodzianka, jest również z nami Ewa! Hello. Ewa, która była z nami w Stanach, a teraz jest z nami w Łodzi. Jej! Witam moich fanów. Łódź, z powrotem. Łódź to taki polski Los Angeles, także... No właśnie, o tym jeszcze będziemy mówić, ale to się łączy, to wszystko się łączy. Zapraszamy. My też przed chwilą byliśmy na śniadaniu, zjedliśmy pyszne śniadanka. Śniadaniowe nazywa się Montag. Kręcimy też dzisiaj film na kanał Maciej Je z naszych kulinarnych przygód w Łodzi. W Łodzi już parę razy byliśmy, jest parę filmów na kanale z restauracji z Łodzi, ale teraz szukamy nowych miejsc. A tutaj zaraz przed wejściem tej restauracji jest pomnik Artura Rubinsteina, znanego polskiego pianisty. I w ogóle tutaj w Łodzi jest trochę tych pomników znanych osobistości, które z Łodzią były związane. I tutaj możemy sobie przy tym fortepianie usiąść, ludzie sobie robią tutaj zdjęcia i możemy udawać, że również gram. Ja nie potrafię grać, więc nawet nie potrafię udawać. Tak się nie gra. Nie no, raczej coś takiego, nie? Tak, tak. My, słuchajcie, mamy ze sobą taki z Maćkiem tydzień siedzenia w domu w Warszawie. Mieliśmy różne zabiegi stomatologiczne, wyrywane ósemki i inne nieprzyjemne rzeczy, więc marzyliśmy o tym, żeby gdzieś się wyrwać w końcu po tym tygodniu siedzenia w domu, jedzenia papek i stwierdziliśmy, że Łódź jest fajnym pomysłem, lubimy Łódź, byliśmy tu parę razy, zawsze tutaj dobrze zjedliśmy, smacznie. Odwiedzaliśmy fajne miejsca, no i też z Warszawy jest dość blisko. Co prawda wczoraj jechaliśmy 2 godziny, bo były korki. No ale Ewa też napisała do nas, co robimy w weekend. Ewa mieszka w Poznaniu, więc się spotkaliśmy po prostu razem w Łodzi i spędzamy ten weekend razem. No i pokażemy Wam, co tutaj można robić. Byłyśmy z Ewą w Los Angeles, to teraz Ewa, zabrałam Cię do Łodzi na... Jest super. Na Walk of Fame. Po Los Angeles chodziłyśmy oczywiście na Hollywood Boulevard, szukałyśmy naszych ulubionych gwiazd i tutaj też są gwiazdy, ponieważ właśnie Łódź to, można powiedzieć, nawet takie Hollywood. Łódź jest bardzo związana z przemysłem filmowym i również tu powstał Walk of Fame. W ogóle powstała z inicjatywy Jana Machulskiego, który właśnie wpadł na pomysł, żeby tutaj tak samo jak w Hollywood były gwiazdy. Tu w ogóle podobno po tej stronie są reżyserzy, operatorzy i tak dalej, po tamtej stronie są aktorzy. Decyzję o wmurowaniu kolejnej gwiazdy podejmuje kapituła złożona z łódzkich artystów i ludzi związanych z kulturą. Pierwsza gwiazda to była gwiazda Andrzeja Seweryna, została wmurowana w 1998 roku, a projektantem tej gwiazdy, to może też kojarzycie, jest rysownik, grafik Andrzej Pongowski. I trochę tych gwiazd tutaj też jest, one są tutaj odsłaniane. Tu jest tak, że jest przyznawana, jest chyba jakaś uroczystość, widziałam, wchodziłam na stronę, to wiem, że pod koniec lipca Jan A.P. Kaczmarek miał odsłoniętą swoją gwiazdę. Jak powiedziałam to Maćkowi, to się zdziwił, bo pomyślał, że on już powinien mieć, ale wiadomo, tych gwiazd nie jest tu tak jeszcze dużo jak w Hollywood, ale trochę już ich jest. Będziemy szukać, jakiego aktora szukamy polskiego? No Maciek już powiedział, że Cezarego Pazurę szukamy. Cezary Pazura, no to szukamy Cezarego Pazura. Sztura? Sztura, bo jesteśmy mega fanami Killera. Ostatnio wyglądał... Killera i chciałam powiedzieć, że Szweka, ale osła! No tak, i osła, więc... Musi być Killer. Więc szukam... Ale nie, mi chodzi Killera w Cezary Pazura. Wiadomo, że Sztur też grał w Killerze, ale tak, no. Andrzej Seweryn, proszę. Aktor. Pierwsza gwiazda. Daniel Olbrychski jest również. Leon Niemczyk. Leon Niemczyk. No nie, no zasłonił nam... Cezarego Pazurę nam zasłonili. No co to ma być? Czarek. No Czarek, jakby on tam siedział pod tym. Beata Tyszkiewicz. Nie, było tam. Janda była już wcześniej. Pola Negri. Marek Kondrat. To też Killer. No właśnie, śladami Killera. Tutaj jest Jerzy Sztur. A dalej mamy... Barbarę Połomską. A tutaj jest Agata Kulesza. Ale jak gwiazd ciągnie się też w drugą stronę, ale my idziemy w kolejno. Ale widzicie, już parę gwiazd widzieliśmy. Jesteśmy w ogóle oczywiście na ulicy Piotrkowskiej, która jest takim sercem Łodzi. W wielu miastach jest na przykład Stary Rynek, gdzie wszystko się dzieje. W Łodzi wszystko się dzieje na Piotrkowskiej. Tutaj są knajpy, restauracje, sklepy. Są tu również przepiękne kamienice, więc jak idziecie Piotrkowską, to polecam Wam patrzeć w górę i naprawdę podziwiać te kamienice, bo są cudowne, odrestaurowane. No a poza tym ta ulica ma ponad 4 km. Jest to jedna z dłuższych ulic handlowych w Europie.
A ty masz, Maciuś, zadanie na dziś. Jakie? Tutaj wiele bajek znanych powstało w Łodzi i są tutaj symbole, pomniki tych bajek i będziesz musiał szukać. Tak, ja wiem, że jest Misia Uszatka, to jest na Piotrkowskiej na pewno, tylko nie mam pojęcia w której części, ale myślę, że znajdziemy dzisiaj Misia Uszatka, przynajmniej. Ale jaki? Albo Lek i Lolek też jest chyba z Łodzi. Generalnie chyba wszystkie te animacje polskie, te wieczorynki, wiecie, takie polskie, no to chyba powstawały właśnie w Łodzi. Jak byliście dziećmi w latach 90. lub wcześniej, no to pewnie kojarzycie te bajki wszystkie. Nie wiem jak teraz, czy dzieci dalej oglądają Reksia, Bolka i Lolka i Misia Uszatka? Chyba już nie, ale może tak, no bo w sumie to jakieś złe było. Nagadałem głupot. W Bielsku Białej powstał Reksio i Bolek i Lolek, a właśnie Miś Uszatek, Zaczarowany Ołówek, Plastuś, Miś Kolargol. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale nienawidzę go. To powstało w Łodzi właśnie w łódzkim semaforze. To jak do Bielska Białej pojedziemy, to będziemy szukać Reksia i Bolka i Lolka, a dzisiaj będziemy szukać innych. W ogóle tutaj jest księgarnia Stompel, w której ja byłam parę razy, jak byliśmy w Łodzi. I naprawdę jest tu super wybór książek. Polecam wam tu zajrzeć. Dużo pozycji, jeżeli chodzi właśnie o sztukę, o film, jakieś takie nowe publikacje. O, to jest fajne jest to wydawnictwo Czarne, stąd jest dużo książek o Stanach. Tutaj zobaczcie, jaka fajna książka, Van Dogg, Gabinet Zoologii. Bardzo ładne, o modzie, o sztuce, designie, muzyce. Znajdziecie tu naprawdę dużo pozycji. W ogóle jeżeli chodzi o całą Piotrkowską, jest tutaj wiele zakamarków, wiele takich podwórek, w które można wejść i odkrywać nowe rzeczy. Jednym z najbardziej znanych jest Pasaż Róży, w którym właśnie się znajdujemy. Za mną tutaj wszędzie widzicie taką lustrzaną mozaikę, w której się pięknie odbija słońce. Wszystkie tutaj te budynki są właśnie ozdobione tymi lusterkami, co tworzy razem niesamowity efekt. To w ogóle wszystko to jest taki koncept, taki projekt artystyczny, za który odpowiada Joanna Rajkowska. Ona właśnie to tutaj stworzyła i tutaj mam zapisane, co mówiła o tym projekcie. Pasaż Róży jako tytuł projektu dla miasta Łodzi i jako fraza ma dla mnie dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to nawiązanie do lokalizacji projektu, czyli tego właśnie wąskiego podwórka. Podwórko to ma stać się pasażem, przejściem do ulicy Zachodniej, dokąd życie z Piotrkowskiej ucieka w stronę zespołu manufaktury. Jest to idea zbudowania specjalnego miejsca, traktu i tym samym przekierowania ludzkiej obecności i uwagi. Z drugiej strony Pasaż Róży obrazuje drogę, jaką przeszła moja córeczka Róża od niewidzenia do widzenia. Również ten projekt właśnie nawiązuje do córki artystki, która miała nowotwór oka i właśnie ten tutaj też projekt, trochę te lusterka nawiązują właśnie do budowy, do siatkówki oka. Więc jeżeli będziecie w Łodzi, będziecie na Piotrkowskiej, myślę, że koniecznie musicie tutaj zajść. Widać nas? Trochę nas widać. Widać? Nie widać? Trochę widać? Teraz nie widać. Teraz nie widać. Taka ciekawostka, fontanna, którą tu widzicie za mną, to jest najdłuższa fontanna w Europie. Ciekawe w sumie. Spodziewałeś się tego? No jest długa, nie? No jest długa, ale to jest... Czy to jest jedna fontanna? Jak to liczyć, nie? Bo tu są przerwy między. Tak. Dzieciaki tu biegają. Jest dzisiaj gorąco, dzisiaj jest 30 stopni, więc idealnie na upał wskoczyć. Karuzela jak w Paryżu? No ładna karuzela. Nie. Jesteśmy na takim małym tarasie widokowym, z którego widzimy cały teren manufaktury. My byliśmy przed chwilą w Muzeum Fabryki. No i w ogóle, jeżeli chodzi o Łódź, to tu jest dużo takich miejsc, które dostały nowe życie, które zostały odrestaurowane, a w których kiedyś były fabryki. Łódź to było takie centrum fabryk właśnie włókienniczych. Jeżeli mówimy o tym miejscu, czyli właśnie o manufakturze, to tutaj pojawia się jedno znane nazwisko, czyli Izrael Kalmanowicz Poznański. To była znana tutaj rodzina przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o tego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, to on w 1871 roku kupił pierwsze parcele wzdłuż właśnie ulicy Ogrodowej i rozpoczął budowę własnego imperium bawełnianego. No i ta fabryka się tak z roku na rok rozrastała, powstawały kolejne tkalnie, powstał tutaj bielnik, jakaś wykańczalnia, przędzalnia, mieli tutaj własną gazownię, mieli własną remizę strażacką. Wtedy właśnie ci królowie bawełny, oni tak działali, że jak tworzyli te swoje fabryki, to były takie małe miasta w mieście tutaj i mieszkali pracownicy i właśnie była remiza i były jakieś sklepy, tutaj wszystko działało i oni też właśnie obok mieli swoje rezydencje, mieli do pracy blisko. Po II wojnie
wojnie światowej zakłady zostały znacjonalizowane, a później już miały taką nazwę branżową Poltex i tak tu pod tą nazwą Poltex działały przez kilka dekad. Niestety, jak wiemy, lata 90. czas transformacji, wiele firm wtedy upadało i również tutaj na tych terenach w Łodzi wiele przedsiębiorstw upadło. Na szczęście po latach miejsce to dostało nowe życie, zostało wyremontowane. No i co się tu dzieje teraz? Są muzea, my właśnie byliśmy teraz w Muzeum Fabryki, które pokazuje historię, trochę historię Łodzi, historię właśnie tej fabryki od jej powstania. Są tam też różne stare maszyny. Widzimy, jak się odbywała produkcja tkanin, cała droga bawełny od plantacji poprzez fabrykę. Różne filmy, zdjęcia, gazety i można też poznać właśnie historię rodziny Poznańskich i dużo się o tej fabryce dowiedzieć. Takie nieduże muzeum, ale w ramach ciekawostki jakoś tam przybliża historię tego miejsca, w którym się znajdujemy. Poza tym tutaj jest kino, tutaj jest kręgielnia, studio tańca, jest galeria handlowa wielka, jest również cała przestrzeń, cały plac, gdzie odbywają się różne eventy, imprezy, poza tym mnóstwo restauracji, kawiarni, więc to jest taka przestrzeń trochę kulturalna, trochę rozrywkowa, trochę handlowa, a wszystko odbywa się właśnie w tych budynkach, gdzie kiedyś była fabryka. Poza tym jest tu też Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc może również będziecie zainteresowani, dzieje się tu dużo. Tu zobaczcie z tego tarasu widokowego muzeum, mamy naprawdę fajny widok na wszystko i mamy też tu taką ściągawkę, co gdzie było i mamy, że w tym budynku na przykład był bielnik, tutaj była straż pożarna, tam jest teraz Whisky in the Jar, kiedyś była straż pożarna, tkalnia, kantor fabryczny, przędzalnia, więc super też tu mamy ściągawkę, co, kiedy, gdzie się odbywało. No i my już wychodzimy z muzeum, idziemy na dół. Tutaj w ogóle jeszcze po drodze, jak szliśmy, był jakiś salon gier, ale co, chyba nie idziemy do salonu gier, nie? Idziemy na coś do picia zimnego. Mi się chce pić. 12 zł kosztuje wejście do muzeum. Jak ci się podobało muzeum? Fajne, był krótkie. Fajne, był krótkie, nie za długo. Kompaktowe muzeum. Ale spoko był ten tarasik widokowy. Był tak, tylko była na nim patelnia. Tak, tam gorąco to jest minus. Tak. No i tyrolka nie działała. A, bo w ogóle tam jest też tyrolka i wymyśliliśmy, że ja powinnam na tej tyrolce zjechać z góry i się pożegnać w dzisiejszym filmie, więc czekajcie na koniec, może to zrobimy. Ale nie, w ogóle nie działało to tam, nie wiem, czy to działa. A teraz sobie siedzimy, mamy piwko. Zero. I siedzimy w miejscu, jak to się nazywa w ogóle? Aldente. Aldente, czyli to chyba jakaś włoska restauracja, ale my tylko właśnie na coś zimnego do picia. Woda, piwko zero, żeby się trochę nawodnić w ten upalny dzień. A tutaj w ogóle wokół, tutaj na tym terenie manufaktury jest bardzo dużo takich miejsc z ogródkami, gdzie można sobie na wodę, piwo, drinka. Ładnie tutaj w ogóle, podoba mi się. No, ładnie. Ładnie zagospodarowana przestrzeń. W ogóle tutaj są jeszcze takie budynki, które nie są do końca zagospodarowane. Chyba tam z tyłu coś jeszcze robią, więc jeszcze trochę rzeczy, myślę, się tutaj pojawi. My przyszliśmy na chwilę do hotelu się odświeżyć. Ewa też zameldować się poszła, ponieważ my już wczoraj przyjechaliśmy do hotelu, Ewa dzisiaj. No i my śpimy w hotelu Puro. I zaraz wam pokażę, jaki mamy widok z pokoju. Tu proszę bardzo, odsłaniamy. I mamy widok z pokoju na Pałac Izraela Poznańskiego. Więc jeżeli będziecie spać w Puro, to w ogóle macie blisko do manufaktury i właśnie do Pałacu Izraela Poznańskiego, w którym znajduje się Muzeum Historii Łodzi. My chyba zaraz tam pójdziemy, bo nigdy nie byliśmy w tym budynku, a szkoda. Ale najpierw jeszcze jakaś kawka. Na dole jest podobno fajna kawiarnia w hotelu, więc idziemy na kawunię. I wchodzimy do pałacu i tu mamy nawet przed wejściem napisane, że to właśnie jest pałac, który należał do rodziny Poznańskich. Powstał na podstawie projektu Hilarego Majewskiego z 1888 roku, ale potem został zmieniony. Obecny wygląd budynku jest wynikiem jego rozbudowy już później na przełomie XIX i XX wieku. I obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi. I my wchodzimy. Wchodzimy? Tak, jestem bardzo ciekawy. Cóż tu się znajduje? Jesteśmy na sali balowej. Wychodzi na to, że to się nazywa salą lustrzaną. Rzeczywiście lustra tutaj są. I tutaj były organizowane różne przyjęcia, ale też koncerty czy przedstawienia teatralne. A tu się odbywały jakieś kolacje i posiedzenia zarządu firmy. To jest taka sala jadalniana. Wnętrze pałacu zostały wykorzystane m.in. w filmie Wajdy Ziemia Obiecana, więc jeżeli ten film oglądaliście, możecie wnętrza tego pałacu kojarzyć. Jesteśmy w galerii poświęconej Arturowi Rubinsteinowi. Jest tu na przykład odlew jego dłoni, a tu prawdziwy Oscar za film L'amour de la vie, Artur Rubinstein.
za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Tu za ten sam film jest Emmy. Arthur Rubinstein chyba bardzo dużo znanych postaci spotkał w swoim życiu. Ma zdjęcie z Charlie Chaplinem, z Pablo Picasso. 60 tysięcy koncertów w swoim życiu dał na całym świecie. Jesteśmy teraz w części muzeum poświęconej właśnie typowo Łodzi i robimy quiz na Gwarę Łódzką. Ale chałka to jest Gwara Łódzka? To będzie to. No to jest chałka. Siaja, to to... Nie. Siaja to stwierdzenie o przedmiocie bardzo kiepskiej jakości, tandetnym, szybko się psującym. Karuzel. Karuzela. No, tak. Tak. Raczej nie piłkarzyki. Chęchy. To poznańskie, kszuki. Sznytka. No to też chleba, no to też poznańskie. Angielka, to chyba będzie taka bułka. Może być bułka, no. Trambambuła. Pasztetowa? Nie. Piłkarzyki? Piłkarzyki. Gra stołowa znana jako piłkarzyki. Mamy jedno źle. Krańcówka. No to będzie. To będzie chyba to. O nie. Tramwaj? Koniec linii tramwajowej, czyli taka zajazd pętla. Wyszliśmy z muzeum, słuchajcie, tam jest bardzo dużo pomieszczeń do zwiedzania, ponieważ są te pomieszczenia, które były prywatne, należały właśnie do rodziny poznańskich, ale jest też na dole zrobiony taki w podziemiach muzeum, jest bardzo dużo historii Łodzi, jeżeli chodzi o teraźniejszość, przeszłość, przyszłość Łodzi, dużo ciekawostek. Nie pokazuję wam za dużo, bo też moim zdaniem takie chodzenie po muzeum, czytanie tablic to nie jest nic jakoś super ciekawego, ale jak będziecie, to myślę, że warto wejść, bo w ogóle ten budynek jest po prostu taki ikoniczny, jeżeli chodzi o Łódź. Ja tu jestem pierwszy raz w środku, tu jesteśmy też teraz na ogrodach, więc myślę, że warto po prostu, żeby zobaczyć, jak te wnętrza wyglądają, a przy okazji czegoś się o samej Łodzi dowiedzieć. Jesteśmy na Piotrkowskiej i weszliśmy do magicznego sklepu. I mamy tu na początek oczywiście bardzo dużo rzeczy związanych z Harrym Potterem, mnóstwo gadżetów i innych rzeczy, kociołki, nie kociołki. I właśnie wspominałyśmy naszą podróż do... Jest to nie było Disneyland, tylko co? Universal Studios. Jak zostałam wybrana do pokazu różdżek i zostałam wybrana różdżka, której nigdy nie kupiłam. Piękne. Ale było to piękne wspomnienie. Tu mamy kolejne gadżety z Harrym, różne torby i krawaty. Tu są też jakieś różne kadzidełka, nie kadzidełka, oleje. I wszystko takiego ogólnie związanego z magią, nie tylko z Harrym. Ale fajna, nie? Ta wycieraczka. Fajna. To jest jak właśnie z Azkaban. Tu jakieś mydełka. Wizard Spell. O, wielka. Nie da się. A tu mamy książki. Jest Harry Potter, ale są też jakieś inne, o magii. Tu jeszcze mamy różne różdżki. Tu nawet można dostać certyfikat, jak sobie kupimy różdżkę. Certyfikat różdżki. Magiczny sklep znajduje się tutaj za mną, to jest chyba Piotrkowska 18. Nie może tego nazwać sklepem, że to jest sklep Harry'ego Pottera, bo wiecie, to nie jest taki oficjalny sklep, na przykład Warner Bros. Harry'ego Pottera, jak pokazywałam wam takie w Londynie czy w Nowym Jorku. Tu jest mniej tych rzeczy, są po prostu różne, różnych marek związane z Harrym Potterem, plus do tego inne magiczne rzeczy, tak jak widzieliście, czy jakieś kadzidełka, czy inne tego typu sprawy, jakiś kącik foto. Myślę, że dla dzieci fajna sprawa i jak ktoś lubi Harry'ego Pottera albo takie magiczne klimaty, to tam coś dla siebie w ramach pamiątki znajdzie. Nagrywam, proszę pani, o cenach z Ferment Pizza. To nagrywać. Co byliśmy wczoraj. No zobaczcie, tutaj kolejny znany łodzianin, czyli Julian Tuwim. Ja znam taki wiersz Juliana Tuwima, Lokomotywa. I był jeszcze jeden taki wiersz Juliana Tuwima, nie dla dzieci, który nazywał się Całujcie mnie wszyscy w dupę. Jest dzisiaj bardzo gorąco, więc zatrzymaliśmy się na lody. My już z Maćkiem kiedyś byliśmy tutaj na lodach. Lodziarnia nazywa się Milk i są tu przepyszne lody. My wzięliśmy sobie pistacjowe. Rewelacja. Jak będziecie w Łodzi szukali dobrych takich lodów naturalnych, to koniecznie musicie tutaj przyjść. Było też dużo smaków, jakieś masło orzechowe, mascarpone z malinami, śmietanka, czekolada. Dużo do wyboru, ale ja zawsze wybieram pistacjowe i są rewelacyjne. Misiu, widzisz coś? Jezu. Tam jest misiu uszatek, słuchajcie. To jest on. Pomnik misia uszatka. Pierwszy miś, pierwsza postać z kreskówki odnaleziona. Czy będą jeszcze jakieś? Nie wiem, bo o tym, że tutaj jest miś uszatek, to ja wiedziałem. Już nie raz jego zdjęcie robiłem. To jest, słuchajcie, miś uszatek z złotej miedziany. I tutaj trzyma mapę, bo to jest miś turysta. To nie jest byle jaki miś uszatek z oklapniętym uchem. Plecak? No jest plecak, faktycznie. Ooooo. No dobra.
Byliśmy na chwilę w hotelu i lecimy na... Jedzonko! Takoski, guacamole! Co ty mówisz, co ty widziałaś? Oglądałam odcinek Kardashianów i oni byli tam w meksykańskiej knajpie i mi się tak przypomniało, jak my z Sonią zawsze te nachosy z guacamole. Tak. Ja aż napisałam do Soni, że... musimy zjeść. I idealnie wyszło, bo Maciek zarezerwował na wieczór meksykańską knajpę, a ja od razu też tam nagram, bo będziemy w fajnym miejscu na Piotrkowskiej, więc idziemy. Takosiki wzywają. I jesteśmy na Off Piotrkowska, znana łódzka miejscówka. I dzisiaj tak mówiliśmy o tych remontowanych budynkach pofabrycznych i tak dalej. To właśnie to jest kolejne takie miejsce. Tutaj była przędzalnia i tkalnia Franciszka Ramisza. Długo funkcjonowały tutaj właśnie te tkalnie. Później tu w ogóle w pewnym momencie było chyba takie małe Chinatown, dużo azjatyckich biznesów, a teraz ta przestrzeń to są restauracje, bary, sklepy, jedzonko i tak dalej, i tak dalej. I my też tam idziemy właśnie do restauracji. Jak się nazywa ta restauracja? Compañeros. Compañeros. Weszliśmy z knajpy, no i widzicie, tutaj się dzieje. Tu jest Maciuś, jest Ewa. No i tutaj sobie ludzie siedzą, jedzą, piją. Więc jeżeli szukacie pomysłu na wieczorny weekend w Łodzi, to w Piotrkowska myślę będzie fajnym pomysłem. Na Piotrkowskiej dzieje się. Jest impreza tutaj. Jest impreza, śpiewają, ludzie siedzą w ogródkach. Trwają jeszcze wakacje, jest sobota, jest 20 parę stopni, więc prawie jak na tych wszystkich ulicach. Memphis, tak, Nashville, tylko honky tonka. O właśnie, honky tonk. A my wracamy do hotelu. W ogóle tą Piotrkowską to dzisiaj przeszliśmy jakieś milion razy. Mamy bardzo dużo kroków i większość z nich została zrobiona na Piotrkowskiej wzdłuż i wszerz. No ale wracamy do hotelu, bo podobno w naszym hotelu na górze jest rooftop i chcemy go przetestować. Zobaczyć, co tam jest. Jesteśmy już na górze w takim barze, drink barze w hotelu Puro. Tu chyba można przejść tak z zewnątrz normalnie, jak nie tylko jesteście gośćmi hotelowymi. No i mamy drineczki, wszystkie drinki są inspirowane osobami, osobistościami związanymi z Łodzią. Drink inspirowany Rafałem Paczesiem, Andrzejem Sapkowskim, Piotrem Frączewskim, Marianem Lichtmanem czy Marcinem Gortatem. Marcin Gortat też pochodzi z Łodzi. Jest tu również taki rooftop, w sensie otwarty taki taras, ale niestety był cały zawalony ludźmi. Więc zostaje nam loża, ale też jest fajnie. Cheers! 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 My zaczynamy kolejny dzień w Łodzi, wczoraj. Już poszliśmy spać. Po jeden drinki do spania. Tak wyszło. I słuchajcie, dzisiejszy dzień zaczynamy dużo później, bo nie ukrywam, wpadłam na wspaniały pomysł. Jak tylko w piątek przyjechałam do hotelu, to poszłam zabukować dla nas masażyki. I dzisiaj na 10 miałyśmy masaż. Masaż ciała, masaż twarzy. Więc się cudownie zrelaksowałyśmy, półtorej godziny bardzo tego potrzebowałyśmy. Więc ten dzień dla nas się zaczął późno, byliśmy już na lunchu. Teraz mamy kawkę i idziemy w kolejne fajne miejsca w Łodzi. Zobaczymy, co dzisiaj się udało zobaczyć. Dzień pełen wrażeń. Mówiliście, żebyśmy przyszli na Piotrkowską 37. Tutaj jest świeżo wyremontowane, odrestaurowane podwórko, ładnie zrobione, więc tutaj Łódź rozwija się i upiększa. A tu jest jakaś restauracja grecka. A tu jest miś. Kolejna postać z bajki, Ferdynand. Wspaniały. Dopiero drugi, ile mam znaleźć? Nie wiem, kilka. To chyba się nie uda. A gdzie jesteśmy? W ogóle pod Galerią Krakowską? Galeria... Tak? Krakowską! Jakbyśmy byli pod Galerią Krakowską, to znaczy, żebyśmy daleko zaszli. Jest to Galeria Łódzka i idziemy do Muzeum Kinematografii. Tak jak mówiłam, na Łódź mówi się często Hollywood. Łódź jest bardzo związana z przemysłem filmowym. Tutaj jest słynna łódzka filmówka, z której wywodzi się wielu znakomitych polskich reżyserów, operatorów, producentów czy aktorów. Tu również powstała wytwórnia filmów fabularnych. W studiach filmowych kręcono takie filmy jak King Size czy jak Sex Misja. Zresztą tutaj ze mną znajdują się właśnie rekwizyty z filmu
King Size. Jeżeli oglądaliście King Size, to na pewno je kojarzycie. Bardzo dużo filmów w Łodzi kręcono, około chyba 200 z tego, co się dowiedzieliśmy w muzeum. Ja mam taki duży sentyment do filmu King Size czy Sex Misja, bo pamiętam, że oglądałam je dużo za dzieciaka. Wiem, że nie są może to do końca filmy dla dzieci, ale jak byłam mała, oglądałam też namiętnie Killera, więc gdzie byli rodzice, nie wiem. Muzeum Kinematografii, bardzo dużo o historii filmu, bardzo dużo o filmowej Łodzi, czyli jakie filmy tutaj kręcono, można się wiele ciekawostek dowiedzieć. Jednym z takich kultowych filmów jest film, o którym wczoraj wspominałam, czyli Ziemia obiecana Wajdy. A w ogóle muzeum znajduje się w pałacu Karola Scheiblera. Karol Scheibler to był taki jeden z największych łódzkich przemysłowców. On nazywany był królem bawełny. Jeżeli interesujecie się kinem, historią kina, to myślę, że wam się spodoba. Jest dużo też bardzo takich artefaktów i gadżetów związanych z filmem, jakiś pamiątek, jakaś szuflada, która właśnie była rekwizytem w Szuflandii. Był Oscar za film Ida. Były stroje, był między innymi strój pana Kleksa, były też stroje z Sex Misji, też wiele starych kamer, aparatów, maszyn. Byliśmy na wystawie poświęconej bajkom, trochę było o misiu uszatku. W Łodzi funkcjonowało też bardzo, bardzo dużo kin. Kina pękały w szwach i było też fajne pomieszczenie, gdzie były w ogóle neony, które właśnie były na tych starych kinach. Takie najstarsze, ostatnie kino w Łodzi zamknięto w 2020 roku i to było bodajże kino Tatry. Jeszcze w ogóle w tym budynku, w którym byliśmy, kręcono wiele innych filmów polskich, m.in. Lalkę, czy też chyba jakieś sceny do filmu Wabank. O! Miś coś znalazł. Kot Filemon. Kolejna na liście, na mapce. Kot Filemon i Bonifacy chyba. Pamiętacie tą bajkę? No ja właśnie niezbyt. Nie? Ja pamiętam. Czarny był Bonifacy i biały był Filemon. No to kojarzę, ale... Tak, tak, czarny był taki zły. Ten był stary i wkurzony. Tutaj to miejsce, po którym się poruszamy, to jest Księży Młyn. Nazwa tej dzielnicy pochodzi od dawnej osady młyńskiej. No a w ogóle wszystkie te budynki z tej czerwonej cegły, które tu widzicie, to była część takiego właśnie kompleksu, który powstał tu za czasów Karola Scheiblera, o którym już wspominałam, który właśnie był tym królem bawełny. I tu też właśnie było takie miasto w mieście. On był najbogatszym łódzkim przemysłowcem i tutaj na tym terenie on miał swoją willę, ale tu były też budynki fabryczne, przędzalnia, magazyny, domy robotnicze, szkoła, remiza, dwa szpitale, gazownia, sklepy, rezydencje właścicieli oraz bocznica kolejowa. Bardzo dużo tych budynków się tutaj zachowało. Teraz tutaj jest muzeum, są restauracje, są lofty, są kawiarnie. My tam też teraz byliśmy przed chwilą usiąść sobie tak na coś zimnego do picia, więc tutaj możecie też przyjść spacerować między tymi budynkami z czerwonej cegły. No i je podziwiać, ponieważ one są tutaj bardzo dobrze zachowane. Przy fortepianie Artura Rubinsteina się witaliśmy, a przy muralu z jego wizerunkiem się żegnamy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie filmu z Łodzi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, co jeszcze polecacie w Łodzi, co tu zobaczyć, co zwiedzić, gdzie zjeść. Na pewno jeszcze kiedyś tutaj przyjedziemy. Piszcie też, czy byliście w Łodzi, a może tutaj mieszkacie. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Już niedługo kolejne filmy z Polski i nie tylko. Zostawcie łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa! Bye.